Zachęcamy do zaobserwowania podcastu maturalnego na wybranym przez ciebie portalu streamingowym. Dzięki temu dostaniesz powiadomienie o przesłanych materiałach, a nam pomożesz docierać do kolejnych słuchaczy. W dzisiejszym odcinku podcastu maturalnego nasi prelegenci w skrócie przedstawią wydarzenia 2023 roku przez pryzmat regionów świata. Zapraszamy do wysłuchania odcinka. Podcast Maturalny. O wydarzeniach, które miały miejsce w regionie Europy Zachodniej, wypowie się dr Marcin Łukaszewski. Myślę, że w przeciwieństwie do 2022 roku, 2023 nie obfitował w aż tyle wielkich wydarzeń na, w państwach Europy Zachodniej. No ale oczywiście to nie było tak, że w tych państwach nic politycznego się nie działo. Więc chociaż w paru słowach, właściwie w czterech punktach, chciałbym. Wskazać co, na, co, na co pewnie warto byłoby zwrócić uwagę, co, co przykuwało uwagę politologów. Przede wszystkim po pierwsze, to kwestia, jeżeli prześledzimy poszczególne wybory parlamentarne, ale też i na innych poziomach, regionalne, lokalne, prezydenckie, jeżeli w takich państwach są, to zauważalna jest pewna tendencja, a mianowicie, że społeczeństwo społeczeństwa Europy Zachodniej trochę odeszły od polityki. Zielonej, polityki ekologicznej. O ile jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej dostrzegalny był znaczący wzrost poparcia partii ekologicznych, tak w 2023, jeżeli prześledzimy wybory czy wyniki wyborów w poszczególnych państwach, w wielu z nich, tutaj za przykład podam Finlandię, Szwajcarię, Luksemburg doszło do spadku poparcia dla tych partii. Podając w konkretach, w Finlandii było to minus 7 mandatów w stosunku do, do stanu posiadania, w Szwajcarii dwie partie zielonych, jedna, 5, druga, 6 mandatów utraciła, w Luksemburgu również 5 mandatów utraciła partia zielonych. Natomiast w to miejsce no, pojawi się musi jakiś, jakiś inny aktor, który będzie te mandaty. Który, który będzie te mandaty zbierał od tych ugrupowań ekologicznych. A mianowicie będą to partie eurosceptyczne, konserwatywne, czasami też eurosceptyczne i populistyczne. Tu oczywiście nie ma jakiejś takiej wyraźnej tendencji, żeby była to konkretnie partia populistyczna, ale na pewno po prawej stronie sceny politycznej. No i tak w przypadku Finlandii jest to partia Finów, która zdobyła 7 mandatów więcej. Partia Koalicji Narodowej albo Koalicja Narodowa, która zdobyła 10 mandatów więcej w stosunku do stanu posiadania. W Szwajcarii będzie to oczywiście prawdopodobnie najsłynniejsza partia szwajcarska, czyli Szwajcarska Partia Ludowa, partia wybitnie antyimigrancka, populistyczna, eurosceptyczna. I w Luksemburgu będzie to alternatywna, demokratyczna partia reform, która jest taką partią populistyczną. To byłby taki pierwszy, pierwszy element, na który chciałbym zwrócić uwagę. Drugi to generalnie wzrost poparcia dla populistów. To dostrzegane jest w szczególności, jeżeli chodzi o wybory w Holandii. No ten olbrzymi skok poparcia dla ugrupowania Wildersa, Partii Wolności, no to, to, to oczywiście taki, taki sygnał. Niektórzy politolodzy mówią, że, że, to, że to idzie taka fala populistów, która pociągnie za sobą również, może, prawdopodobną, Zwyci prawdopodobne zwycięstwo Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie, bo to jeszcze wczesna, wczesna pora, żeby tak orzekać. Coś, co jest również dostrzegalne, to znaczenie problemu migracji. To znaczy populiści zauważają, że to jest wdzięczny dla nich temat i na nim mogą zbudować swoje poparcie. No, takim klasycznym przykładem jest rzeczywiście Holandia, ale żeby pokazać też, że inne państwa średnio sobie czy ta klasa, klasa polityczna średnio sobie radzi z tym, z tym problemem, no warto wskazać yy, Wielką Brytanię, gdzie torysi w sposób yy, wybitny nie radzą sobie z tym tematem i między innymi to właśnie migracja i nieradzenie sobie z nią, jeżeli chodzi o torysów, prowadzi do znaczącego wzrostu poparcia yy, rosnącej, yy, rosnącej w siłę yy, Partii Pracy. To poparcie dla Partii Pracy jest ma taką tendencję wzrostową no i ten, ta przewaga w sondażach jest naprawdę ogromna więc najbliższe wybory parlamentarne no jeżeli nie zdarzy się jakiś, jakieś tsunami polityczne to, to prawdopodobnie olbrzymie zwycięstwo lejburzystów. Wreszcie trzeci temat to kwestia dość dużych trudności w formowaniu rządu a mianowicie z takimi trudnościami mieliśmy do czynienia w Holandii w Hiszpanii i w Grecji Trochę podobny to był problem, jaki mieliśmy do czynienia, z jakim mieliśmy do czynienia w Polsce, z tym, że oczywiście Polska no, nie należy do regionu, o którym Państwo opowiadam. Tu chodzi głównie o taką sytuację, w której mamy zwycięzcę wyborów, i ten zwycięzca wyborów, pomimo tego, że ma największą liczbę mandatów w Parlamencie, nie jest w stanie zbudować większości parlamentarnej, dlatego że nie ma koalicjanta, który mógłby im w tym pomóc. W Holandii ten, ten proces tworzenia rządu trwał w 2023 roku i trwa w 2024 roku. W Hiszpanii wygrała partia popularów, czyli taka partia centroprawicowa. Obserwatorzy wskazywali, że jest wysoka szansa na to, żeby popularzy u, 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 czyli ta centroprawica utworzyła rząd wraz z taką eurosceptyczną grupowaniem Vox. Ale co się okazało, to ugrupowanie Vox dość niespodziewanie, dość niespodziewanie Yy, nie zyskało tyle poparcia, aby, aby wraz z tą, yy, tym ugrupowaniem centroprawicowym zyskać większość. W, w efekcie czego? Pomimo wygrania wyborów, centroprawica pod, podjęła się oczywiście tworzenia rządu, ale z miernym skutkiem, dlatego yy, do misji tworzenia rządu król powierzył Pe, Pedro Sanchezowi, czyli dotychczasowemu premierowi. No i można by było powiedzieć, że premier yy, Sanchez wybory przegrał, ale i wygrał. No i wreszcie yy, Grecja, o której wspomniałem. Tam wybory wygrała centroprawica w maju, natomiast jak się okazało, znowu mandatów było za mało. Dosłownie kilku, kilku brakowało do przekroczenia tej magicznej liczby 150 mandatów. Tam jest parlament 300-osobowy, i wobec tego premier zdecydował bardzo szybko o tym, że nie będzie czekał na, czy nie będzie podejmował jakiejś próby tworzenia rządu, po prostu zdecydował się na przedterminowe wybory, które odbyły się już w kilka tygodni później i tam centroprawica zdobyła już 158 mandatów. Te mandaty były też możliwe w takiej liczbie zdobyte ze względu na zastosowanie tak zwanej premii za wygraną. No i dzięki temu mamy, mamy nowy rząd w Grecji. No i wreszcie na sam koniec warto wspomnieć o różnego rodzaju protestach społecznych, które przetoczyły się przez państwa Europy, Europy Zachodniej. Te oczywiście będą związane przede wszystkim z tematem migracji, czyli takie już pewne znużenie, zniecierpliwienie społeczeństwa, pewna jakaś, jakaś frustracja, że rządy tych państw nie radzą sobie z tym, z tym problemem, ale były też przecież protesty związane z różnymi innymi zagadnieniami. We Francji chyba najsłynniejszy. Protest to chyba takie największe wydaje mi się, wydarzenie, jeżeli chodzi, polityczne, jeżeli chodzi o to państwo, to protesty przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego z 62 roku życia do 64. Protesty te no, mają swoje oczywiście podłoże w, w, w kilku elementach, ale takie chyba dwa najbardziej warte zwrócenia uwagi. Fakt, że Francuzi generalnie to społeczeństwo bardzo mocno walczące o, o, o prawa pracownicze, bardzo przywiązane do tych, do tych praw. Drugi element to bardzo specyficzna procedura przyjęta do, i tutaj słowo przepchnięte będzie bardzo adekwatne, do przepchnięcia tej ustawy, tej reformy przez parlament, a wynikało to z faktu, że prezydent wraz z premierem nie posiadali niezbędnej większości w Zgromadzeniu Narodowym, czyli w niższej Izbie Parlamentu, aby ta reforma została przyjęta, wobec czego zastosowano pewien trik konstytucyjny. Oczywiście ten trik był, był, był legalny, żeby wątpliwości nie było, ale, ale Francuzi poczuli się oszukani. Otóż zgodnie z tamtejszą konstytucją, w myśl artykułu 49, punkt 3, można ustawę dotyczącą reformy przyjąć bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym, jeżeli nie zostanie przegłosowane wotum, wotum nieufności dla rządu. No i ten trik został zastosowany i dzięki czemu reforma weszła w życie. Myślę, że pewnym zaskoczeniem było dla, dla Francuzów fakt, że nie udało, nie udało się inicjatorom czy przeciwnikom, nie udało im się doprowadzić do przeprowadzenia referendum, które mogłoby tę reformę odrzucić albo przesunąć jakoś, jakoś w czasie. Tutaj na, na drodze stanęło, stanął ichniejszy Sąd Konstytucyjny, czyli Rada Konstytucyjna. No i wreszcie Hiszpania, tam protesty dotyczyły bardzo kontrowersyjnego ruchu ze strony wspomnianego już wcześniej premiera Sancheza. Otóż, jak wspomniałem wcześniej, premier Sanchez nie posiadał niezbędnej większości do utworzenia rządu, ale postanowił dogadać się z kilkoma z takimi pojedynczymi posłami z różnych ugrupowań, a pośród nich najważniejszą rolę odgrywali posłowie wybrani w Katalonii, wspierający no właśnie dążenia niepodległościowe w Katalonii. I jak się okazuje, to poparcie było, było oczywiście okupione pewnym, pewną ceną, a tą ceną miało być taka, taka specyficzne, takie specyficzne potraktowanie więźniów, których, których pewnie katalończycy nazwaliby więźniami politycznymi, którzy to przesiadywali w więzieniach albo mieli, na, mieli nad sobą wyroki związane z organizacją referendum niepodległościowego, które oczywiście nie było, było niezgodne z konstytucją, które dotyczyło niepodległości Katalonii. No, i wówczas to premier miał ich, miał ich wypuścić z więzienia. To porozumienie zostało zawarte, no i to wzbudziło ogromne protesty społeczne, bardzo krwawo tłumione przez, przez policję. Prawica czy centroprawica protestowała, twierdziła, że, że w ten sposób łamane są, łamane są podstawy ustrojowe tego, tego państwa, no bo tak naprawdę Pedro Sanchez sprzedaje pewne, pewne wartości za cenę, no, mówiąc bardzo wprost, stołka szefa rządu. No, i to myślę, że, że takie cztery, cztery punkty, których można byłoby streścić, jak kształtowały się wydarzenia polityczne na zachodniej części naszego kontynentu. Dziękuję za uwagę. Podcast naturalny.